A po koncercie na fali euforii kupiliśmy sobie płytę pana Leszka Możdżera. Dzień dobry, Krzysztof Rapanujo, Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj niedziela, dzień pański, dlatego chcemy się kulturowo uszlachetnić. Jedziemy sobie do Utrechtu, do sali koncertowej, gdzie będzie grał nasz znany kompozytor, pianista Leszek Możdżer. No i całe szczęście, już jesteśmy na parkingu, chociaż był naprawdę duży problem z dojazdem, ponieważ sala koncertowa okazało się, że jest w samym centrum. Jest nasz budynek. Sala koncertowa nazywa się Tivoli. Puszczamy salę koncertową, to był Leszek Możdżer. No, jestem pod mega wrażeniem, naprawdę. Jechaliśmy 70 km i naprawdę się nie zawiodłem. Przejechałbym kolejne 500, żeby to zobaczyć, naprawdę. Ja teraz jak pies ogrodnika, wszędzie z kamerą, wszystko nagrywam. Rapanujo kanal, rapanujo kanal. Hej. Korzystając z okazji, że mam czerwone światło i mogę coś nagrać, no to nagram scenę pożegnalną. To był Krzysztof Rapanujo Bobylowski. Jeszcze cały czas jesteśmy pod wrażeniem koncertu. Trzymajcie się ciepło. Na razie i do następnego razu, do następnego vloga. Hej.